Czego uczy mnie Biblia w pierwszej księdze Mojżeszowej, w rozdziale 15, o tym, że wiara w umarłego i zmartwychwstałego Chrystusa jest kluczowa? Grzesznik, usłyszawszy dobre poselstwo Ewangelii i usłyszawszy czyste światło obecności Bożej, gdy rozpozna niezbadane głębie jego grzesznej natury, słusznie zawoła: jakże będę zdolny, by mieszkać w tym świetle? Gdzie jest odpowiedź? W nim samym. Nie, nie w nim samym. A gdzie jest odpowiedź? Odpowiedź jest u naszego godnego wszelkiej chwały Pana Jezusa Chrystusa, który przyszedł z łona Ojca i uniżył się aż do krzyża, stąpił aż do grobu, skąd został podniesiony na tron, wypełniając Jego osobą i Jego dziełem całą przestrzeń, która dzieli te dwa skrajne miejsca. Nie ma nic godniejszego, wyższego niż łono Ojca, odwiecznego miejsca zamieszkania Syna, ani nic niższego niż krzyż i grób. Jakże cudownym jest jednak, że znajduję Chrystusa tu i tam, w łonie Ojca oraz w grobie. Stąpił w śmierć i w prochu grobowca pozostawił całe brzemię grzechu i nieprawości jego ludu. Złożony w grobie Chrystus przedstawia nam kres wszystkiego, co ludzkie, kres grzechu. W nim zawsze, na zawsze została postawiona granica mocy szatana. Grób Jezusa jest wielkim zakończeniem wszystkiego. Zmartwychwstanie wyprowadza nas jednak poza to zakończenie i stanowi trwałą podstawę chwały Bożej i błogosławieństwa człowieka. Gdy tylko oko wiary spocznie na zmartwychwstałym Chrystusie, znajdzie w Nim, w Chrystusie, triumfującą odpowiedź na kwestię grzechu, sądu, śmierci i grobu. Ten Chrystus, ten, który po Bożemu sprostał tym wszystkim strasznym rzeczom, został wzbudzony z martwych i zasiadł po prawicy majestatu Bożego w niebiosach. To nie wszystko. Przebywający w wierzącym duch zmartwychwstałego i wywyższonego Chrystusa czyni tego wierzącego synem. Wierzący zostaje wzbudzony do życia wprost z grobu Chrystusa. Jak czytamy w Słowie Bożym: i was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. List do Kolosan, 2 rozdział, 13 werset. A to oznacza, że droga do dziedzictwa wiedzie przez cierpienia, ponieważ synostwo opiera się na zmartwychwstaniu i jest również ściśle powiązane z doskonałym usprawiedliwieniem, sprawiedliwością i uwolnieniem od wszystkiego, co w jakikolwiek sposób mogłoby zwracać się przeciwko nam. Bóg nie mógłby pozwolić, aby przystąpić do Jego obecności, gdyby ciążył na nas jeszcze choćby jeden grzech. On, Bóg, On nie może ścierpieć nawet jednej plamy grzechu u swoich synów i córek. Ojciec marnotrawnego syna nie mógł wyznaczyć mu miejsca u swego stołu, jak długo ten stał przed nim w łachmanach, których przyszedł z dalekiego kraju. Mógł wyjść mu naprzeciw, rzucić mu się na szyję i pocałować. Był to czyn godny obecnej w jego sercu łaski. Nie mógł jednak posadzić obdartego syna przy swoim stole. Łaska, która kazała wybiec ojcu na spotkanie jego zmarniałego syna, panuje przez sprawiedliwość, o czym mówi nam m.in. list do Rzymian,
5:21. List do Rzymian 5:21. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku życiu wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Przez sprawiedliwość, która wprowadziła zagubionego syna w dom i bliskość ojca. Nie byłaby to łaska, gdyby ojciec czekał, aż syn sprawi sobie lepsze odzienie. Tak samo nie można byłoby mówić o sprawiedliwości, gdyby ojciec wprowadził syna w tak opłakanym stanie do domu ojca, do swego domu. Niemniej łaska i sprawiedliwość promienieją pełnią blasku, gdy ojciec wybiega swemu synowi na spotkanie. Ale nie pozwala mu zasiąść do swego stołu, dopóki nie przyodzieje go, jak przystoi na jego wysokie stanowisko. Bóg zniżył się w Chrystusie do najniższego poziomu stanu człowieka, by przez swoje uniżenie wywyższyć tego człowieka na najwyższe stanowisko błogiej szczęśliwości, w sprawiedliwości, w społeczności z nim samym. Z tego wynika, że nasze synostwo wraz ze wszystkimi jego przywilejami jest całkowicie od nas niezależne. Możemy dodać do niego tyle, ile obumarłe ciało Abrahama i Sary były w stanie spłodzić potomstwo, które byłoby liczne jak gwiazdy na niebie i piasek na brzegu morza. Wszystko jest z Boga. Bóg Ojciec zaprojektował plan, Bóg Syn położył fundament, a Bóg Duch Święty buduje. Budowla ta opieczętowana jest nazwą łaską przez wiarę bez uczynków zakonu, o czym mówi nam m.in. list do Rzymian 3:28 i Efezjan 2:8. Jednak ten 15 rozdział Genezis przedstawia nam jeszcze jedną ważną zasadę – prawo dziedziczenia. Gdy sprawa synostwa i sprawiedliwości została uregulowana, Bóg zwrócił się do Abrahama. Jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w dziedzictwo. Tutaj pojawia się wielka kwestia dziedziczenia i szczególna droga, którą wybrani spadkobiercy mają przebyć, zanim dotrą do obiecanego dziedzictwa. Jeśli dziećmi, to i dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli z Nim cierpimy, abyśmy też razem z Nim uwielbieni byli.